sierżant sztabowy Katarzyna Marczyk, oficer prasowy komendanta powiatowego Policji w Malborku. Od piątku do niedzieli policjanci podjęli kilkadziesiąt interwencji. Zgłoszenia dotyczyły głównie zakłócenia ciszy nocnej, nieporozumień rodzinnych, spożywania alkoholu w miejscu publicznym oraz zakłócenia porządku publicznego. Na drogach powiatu malborskiego doszło do 3 kolizji drogowych. Policjanci zatrzymali jednego kierującego pod wpływem alkoholu. W piątek policjanci wspólnie z uczniami zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 4 uczestniczyli w pierwszych pomorskich dniach otwartych dla klas policyjnych. Dzisiaj od rana trwa policyjna akcja Prędkość. Apelujemy do kierowców o ostrożną i rozważną jazdę. Młodszy brygadier Janusz Leszczewski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku. W minionym tygodniu odnotowaliśmy 16 zdarzeń, w tym 5 pożarów i 11 miejscowych zagrożeń. Z ciekawszych zdarzeń to 2 kolizje drogowe z udziałem samochodów osobowych, pierwsza w Malborku, druga w Królewie. Na szczęście w obu przypadkach nie było osób poszkodowanych. Działania ratownicze prowadzone przez zastępy JRG Malbork i zastęp OSP Stare Pole polegały na odłączeniu akumulatorów w pojazdach, wprowadzeniu ruchu wahadłowego na drodze, sorpcji i neutralizacji płynów eksploatacyjnych i przywróceniu ruchu na drodze. 28 maja w Malborku przy ulicy Reymonta w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej w samochodzie dostawczym marki Opel, z którego wydobywał się dym spod maski, pożar ugasił zastęp JRG Malbork poprzez odłączenie akumulatora w pojeździe. Pozostałe zdarzenia to 2 pożary drzew, pożar makulatury na balkonie budynku wielorodzinnego, pożar śmietnika, zabezpieczenie 2 rojów pszczół oraz zdarzenie związane z porażeniem prądu operatora koparki. W dniu 8 czerwca, to znaczy w najbliższą niedzielę, od godziny 11 rozpoczną się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze drużyn ochotniczych straży pożarnych. Odbędą się one na stadionie sportowym w Starym Polu przy ulicy Bema. W zawodach zostaną przeprowadzone 2 konkurencje, sztafeta pożarnicza 7x50 metrów oraz ćwiczenie bojowe. Zapraszamy wszystkich chętnych do obejrzenia rywalizacji strażaków ochotników powiatu malborskiego podczas zawodów oraz dopingowania ich. Strażnik Tomasz Kosatka, Straż Miejska w Malborku. W ciągu minionego tygodnia funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli 89 interwencji. Najczęściej dotyczyły one spraw porządkowych, takich jak spalanie odpadów na wolnym powietrzu, spożywanie alkoholu w miejscach do tego niewyznaczonych, zanieczyszczanie miejsc publicznych oraz sprawowanie nieprawidłowej opieki nad zwierzętami. Strażnicy interweniowali również w sprawach pogryzienia ludzi przez psy. W minioną niedzielę funkcjonariusze rozpoczęli także sezon letni, to znaczy na ulicach naszego miasta wzorem lat ubiegłych można zobaczyć patrol przemieszczający się na rowerach, który najczęściej będzie widziany w centrum, przed Muzeum Zamkowym i bulwarze nad Nogatem.